Elektryczność jest niezbędna cywilizacji XXI wieku. 14 sierpnia 2003 roku przepięcie w sieci energetycznej stanu Ohio pozbawiło prądu znaczną część Stanów Zjednoczonych, w tym całe wschodnie wybrzeże. Przez prawie 24 godziny Nowy Jork był pozbawiony elektryczności. Ta przerwa była okropna. Nic nie działało. Cały Nowy Jork stanął. Nigdzie nie było prądu. Ja utknąłem w pociągu. To był jeden z najgorszych dni w moim życiu. Danny Mendoza pracuje w sklepie w centrum. Nie mogliśmy przechować żadnej szybko psującej się żywności. Straciliśmy mięso i mleko warte $1000. Wszystko trzeba było wyrzucić. To była katastrofa. Miasto wchłania energię jak gąbka. Każdego dnia Nowy Jork zużywa więcej energii niż niektóre kraje. Ten sklep opodal rzeki nigdy więcej nie wyrzuci jedzenia. Dzięki przypływom i wizji przemysłowca. Nadeszła taka chwila, kiedy postanowiłem zrobić coś ze swoim życiem i korzystając z posiadanego doświadczenia udowodnić, ile jestem wart. Trey Taylor, przedsiębiorca w dziedzinie energii wodnej. Poczułem, że trzeba zrobić coś kompletnie nowego, co będzie niezwykle korzystne dla całej planety. Trey Taylor planuje dać miastu nowe, czyste, bezpieczne i nieograniczone źródło energii. Dosłownie otacza ono Manhattan. His energy source literally surrounds Manhattan. Wody otaczające Nowy Jork są niczym jedna wielka prądnica. Mamy nie tylko East River, ale także rzekę Hudson. Cały Manhattan i pięć dzielnic miasta jest otoczonych przez płynącą wodę. Trey potrzebował 7 lat na opracowanie elektrowni korzystającej ze swobodnego nurtu rzeki. Każda turbina dostarczy 35 kW, co zasili 20 gospodarstw domowych. Turbiny będą pobierały energię z nurtu East River, opływającej Manhattan od wschodu. Pierwszym odbiorcą będzie sklep z żywnością leżący przy nabrzeżu. Jako pierwsi otrzymają od nas prąd. Podobne elektrownie będą pracowały w całym mieście, w całych Stanach, Kanadzie i Wielkiej Brytanii. Później także w krajach rozwijających się. Pierwszym krokiem będzie zacumowanie barki, która stanie się stabilną platformą budowlaną. Będą tego potrzebowali. W przeszłości to miejsce nosiło nazwę Piekielnych Wrót. Co 6 godzin ruch obiegowy Księżyca napełnia ujście East River wodami przypływu. Nurt ma w tym miejscu prędkość 4 węzłów. To tyle, ile rozwija żaglówka. To wystarczająca prędkość, by przewrócić człowieka. To naprawdę szybki nurt. W sam raz dla nas. W wodzie jest mnóstwo energii. 2 nurków zamontuje turbinę na zatopionym wcześniej fundamencie. Bezpiecznie można nurkować tylko w czasie odpływu, kiedy woda jest względnie spokojna. Trwa to niecałą godzinę. Frederick Lawson, nurek.
Takie nurkowanie jest niebezpieczne. Mam zaledwie 45 minut na wykonanie zadania. Do tego prąd w tym miejscu jest dość silny. Ze względu na zamulenie widoczność jest bardzo słaba. Na dnie jest zupełnie ciemno. Zaczyna się wyścig z czasem. Jeśli nie zdążą, turbiny mogą zostać porwane przez nurt, podobnie jak nurkowie. River, upływającej wyspę Manhattan w Nowym Jorku, montowana jest turbina, która zmieni prąd wody w energię elektryczną. Zadanie nie jest łatwe ze względu na silny nurt. Sama podwodna turbina również nie jest przetestowana. W porządku, Fish. Pięć metrów pod powierzchnią widoczność nie przekracza metra. Jestem na dnie. Na dnie jest tak ciemno, że nurkowie kierują się kompasem podczas montażu turbiny. Dwa bolce na kierunku 2-4-5. 2-2-5. 2-4-5. Jest 2-4-5. Cała stop. Na dźwigu wiszą ponad 4 tony. To napięty moment dla wszystkich. Troszkę do tyłu. Zrozumiałem, przesuwam w lewo. Ryzyko jest spore. Jeśli przy opuszczaniu ładunek przesunie się lub obróci, może zabić nurka. Jeszcze odrobinę. Jest na miejscu. Cała stop. Wspaniale. Turbina numer jeden jest na miejscu. Doskonale. Teraz pozostaje czekać na odpowiedź na zasadnicze pytanie. Czy nurt wytworzy elektryczność? Czujniki wykryły problem. Turbina nie zadziała. Czy można ją jeszcze wydobyć? Moim zdaniem wirnik jest zbyt słaby jak na ten nurt. Wygięły się wszystkie łopaty wirnika. Turbina jest zniszczona. Naraziliśmy ją na zbyt duże obciążenie. Teraz widać, jak silna jest rzeka. To olbrzymia siła, mimo że wcześniej testowaliśmy ich wytrzymałość. Instalują mocniejszą turbinę. Nurt wyraźnie jest coraz silniejszy. Wewnątrz urządzenia w polu magnetycznym wiruje cewka, produkując prąd. Jest prąd? Tak, mamy moc. Prąd elektryczny popłynął prosto do sklepu. Gratuluję wszystkim. Część energii potrzebnej do funkcjonowania sklepu pochodzi teraz z rzeki. Rozumiem, że to przypływ produkuje prąd. Dopóki księżyc nie zajdzie, będziemy mieli zasilanie. To bardzo ważne dla naszego sklepu. Nastąpiła rewolucyjna zmiana, która zabezpieczy nam przyszłość. Czas na zwycięski toast.
W planach jest umieszczenie 300 turbin w nurcie East River. Osiągnięcie tego etapu kosztowało nas mnóstwo pracy. Od tego momentu wszystko może iść już tylko lepiej. Komplet turbin będzie w stanie wytworzyć 10 MW energii. To 1/3 potrzeb miasta. Biorąc pod uwagę, że 2/3 świata pokrywa woda, stoją przed nami szerokie możliwości jej wykorzystania. Stąd bierze się moja pasja. Jeśli uzmysłowimy sobie, że Golfstrom generuje więcej energii niż całe Stany, to stajemy przed nowym wyzwaniem. Takie turbiny mają szansę zagościć na całym świecie.